Znajdujemy się w miejscu, gdzie pole Krzysztof Kamil Baczyński przy skrzyżowaniu przy rogu z Daniłowiczowską, co jest trochę odwrotnie niż jest wmurowana tablica, która jest na skrzydle zachodnim. Natomiast Baczyński zginął w skrzydle wschodnim. Baczyński należy do pierwszego pokolenia urodzonego w Polsce wolnej, niepodległej. Na tym pokoleniu spoczywało, na tych młodych ludziach spoczywał obowiązek kontynuacji dzieła ojców, czyli już nie walki, ale budowy tej Polski. I oni byli wychowani w duchu bardzo patriotycznym, szlachetnym, szlachetnego patriotyzmu. I to potem się ujawniło w czasie powstania warszawskiego, czy też w czasie okupacji wcześniej. Baczyński w poezji nawoływał do walki, a ma takich wierszy z 50, za które no, żywy by z gestapo nie wyszedł, jakby trafili na te wiersze. Także Baczyński w końcu, prawda, nawołując tych młodych kolegów do walki, nie mógł sam chwycić za broń. Zresztą jest to jedyny poeta, który tak mocne wiersze ma. To prawda, bo tam są sformułowania ludu mój do broni na przykład, prawda? Nawet u Gejcego, również doskonałego poety, takich wierszy nie ma. Nie ma takich wierszy też u poetów starszego pokolenia, tych, którzy byli na emigracji i czym nie ryzykowali, ale jednak nie ma u nich takich. To źle nie świadczy, no ale tu trzeba to podkreślać, prawda, że Baczyński był poetą odważnym. Baczyński zginął w czwartym dniu powstania, właśnie tu będąc u kolegów, jak mówiono, bo nie miał wtedy służby, i rozmawiając stał przy oknie i prawdopodobnie się rozmawiając wychylił, a tymczasem czatował strzelec, tak zwany gołębiarz, który w sąsiednim budynku z dachu strzelał. Potem nawet jakiegoś tam złapano, nie wiadomo czy tego, który zabił Baczyńskiego, ale kogoś takiego właśnie złapano. I Baczyński, on natychmiast padł. Sanitariuszki, które zostały wezwane, myślały, że on żyje, w związku z tym go transportowały do punktu sanitarnego, który był pod wieżą ratuszową. I one niosły go jako rannego, tymczasem on zaraz prawdopodobnie im zmarł. Baczyński był pochowany na dziedzińcu za wieżą ratuszową, w miejscu, gdzie jest teraz kamień z tablicą pamiątkową. No później, jak wiadomo, była ekshumacja w 1947 roku i został przeniesiony na powązki wojskowe i tam leży razem z Basią, która zginęła 3 tygodnie później i zginęła przez przypadek. Po prostu spadł pocisk, który rozsypał jakieś szkło, jakieś szyby i taki kawałek szkła ją ugodził w głowę. No, w taki sposób, że no, nie można ich było w tych warunkach uratować. Nawet próbowano, tam jakąś operację robiono, prawda, ale no, nie dało się uratować i zmarła.